Za moimi plecami znajdują się nowo posadzone drzewa na placu Trzech Krzyży. Ich tutaj wcześniej nie było. Podobnie jak dróg rowerowych, bruku starego, który został teraz odkryty, jak i również torów tramwajowych i ogólnie dużej ilości nowej zieleniny, choć drzew jest faktycznie mało. Jak to się zmieniało i jak ta inwestycja postępowała na przestrzeni ostatniego roku? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie, gdzie dokładnie sobie porównamy, jak to wyglądało przed przebudową i jak to wygląda teraz. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, Krzysztof Zanosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, na długo wyczekiwany przez Was materiał o placu Trzech Krzyży, gdzie cofnęliśmy się o ponad rok do tyłu, a konkretnie półtora roku, do lipca 2022, gdzie mamy betonową i asfaltową pustynię na placu Trzech Krzyży. Dróg rowerowych żadnych nie ma, tylko i wyłącznie przejście dla pieszych. Przez trzypasmową jezdnię nawet się znajduje przejście dla pieszych, które całkowicie nie ma sygnalizacji świetlnej. Mało jest zieleniny, ale trochę się znajduje, trochę trawy, malutko drzew i troszeczkę krzewów. Dużo jezdni, przystanki autobusowe porozsiewane po całym placu i tak to jeszcze wyglądało niespełna półtora roku temu. Więc tak jak powiedziałem Wam jakieś pół roku temu mniej więcej, że przygotuję specjalnie dla Was film podsumowujący całą tą przebudowę, jak to wyglądało, jak postępowała ta inwestycja krok po kroku na wszystkich moich filmach i ujęciach, więc proszę bardzo, również i taki oto film mam dla Was. Będą ujęcia zarówno z teraz, jak widzicie, sprzed rozpoczęciem przebudowy, czyli z lipca 2022, jak i również z marca 2023, maja, lipca, września i listopada, kiedy już wszystkie prace były zakończone. Więc zapraszam Was na ten seans 20-minutowy o placu Trzech Krzyży i jeszcze w najbliższych dniach zobaczycie przelot nad całym placem Trzech Krzyży, gdzie będziecie mogli sobie jeszcze samemu porównywać bez mojego gadania. Tymczasem zaczynamy sobie od lipca 2022. No i pierwsze, co możemy zobaczyć, to jest to, że wszystkie ulice, które tutaj powstały, a czy które są w okolicy, mają starą nawierzchnię asfaltową, która jest poklejona, jest łata na łacie, jest trochę przejść dla pieszych, bardzo szeroka jezdnia, no i największy problem, który był faktycznie na ZDM-u, to jest te przejście dla pieszych przez trzypasmową jezdnię bez jakiejkolwiek sygnalizacji świetlnej, zawrotka w tym miejscu, która całkowicie była już w teorii niepotrzebna, następnie tutaj bardzo dziwna sygnalizacja świetna, która była faktycznie zawsze problematyczna. I również teraz też trochę dziwnie działa i funkcjonuje, ale jest na pewno w lepszej sytuacji niż faktycznie to było pierwotnie tutaj w tym miejscu. Co jeszcze z ciekawych aspektów, to jest to, że faktycznie tam dalej, proszę bardzo, widzimy już wtedy osygnalizowane przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym, który w teorii był wtedy jeszcze ślepy, no i ślepo kończąca się w tym miejscu droga rowerowa, która była właśnie symbolem tego, że kiedyś plac Trzech Krzyży będzie przyjazny rowerzystom, ale jeszcze na ten czas trzeba było czekać do 2023 roku, kiedy faktycznie cały plac zmienił się całkowicie, nie do poznania. I lecimy sobie dalej z kolejnymi ujęciami, bo dokładnie w marcu 2023 odkryliśmy, a właściwie został odkopany stary bruk z torami tramwajowymi i nawet tutaj właśnie z żeberkiem, które by się znajdowało na pętli plac Trzech Krzyży. Tramwaje tutaj jeździły naprawdę ładny czas temu. I co prawda aktualnie nie ma planu, żeby tramwaje wróciły w tym miejscu w najbliższym czasie, to jest to planowe, znaczy jest to rozważana opcja, żeby tramwaje tutaj kiedyś wróciły. Niekoniecznie oczywiście po tych starych, zabytkowych szynach, ale możliwe, że kiedyś coś może ktoś... Zobaczymy. Na razie jest tylko i wyłącznie plan, żeby faktycznie stary bruk kiedyś był jeszcze bardziej wyeksponowany i żeby może faktycznie te tramwaje wróciły na sam nowy świat. Tramwaje nie mówią nie, ale nie mówią też tak, jeżeli chodzi o perspektywę finansową do 2050 roku. Może coś się zmieni, bo według mnie to jest dosyć ciekawa koncepcja, żeby tramwaj jeździł faktycznie po Starym Mieście. Przynajmniej na krakowskim przedmieściu i na Nowym Świecie. Tymczasem przenosimy się już do maja, gdzie te tory, które właśnie przed chwilą widzieliśmy, jak były odkopywane, zostały już wyeksponowane z brukiem. Krótki kawałek, krótki rozjazd, reszta jest schowana. I tak, co ważne, stary bruk tutaj wszędzie jest schowany. To nie jest tak, że on został całkowicie usunięty, zlikwidowany. On został ułożony, a następnie na tym wszystko zostało położone po nowemu. Czyli asfalt się znajduje na starym bruku, jak i również wszystkie chodniki, drogi rowerowe czy elementy zielone. To wszystko jest poukładane na starej nawierzchni brukowej, która jest po prostu była skonserwowana, zabezpieczona, ułożona tak samo wedle tego, jak to jest w rejestrze zabytków i następnie schowana. Więc tu wszystko było poukładane. Tutaj przy okazji w maju, jak widzicie, tam wjazd
właśnie w prawo, jest całkowicie rozkopana, jak również sama jezdnia zachodnia Placu Krzyży była całkowicie niedostępna. W lipcu podobnie było to niedostępne, choć widać, że już faktycznie było to bardziej uporządkowane i mniej więcej wyrównane. Tutaj te skrzyżowanie było na sam po koniec analizowane. To faktycznie trzeba przyznać, że tutaj długo czekaliśmy, aż faktycznie wyjazd w tą stronę będzie jakkolwiek gotowy w większym zakresie, a tu z kolei w lipcu mogliśmy zobaczyć już, że faktycznie przejście dla pieszych nie ma, choć jeszcze znaki pozostały. Tutaj ta zawrotka została całkowicie zlikwidowana. Chodnik się znajduje mniej więcej w starym układzie, bo część chodnika należy do kościoła, a część chodnika należy do miasta i po prostu też trzeba było zrobić dojście do samego kościoła. Tymczasem w lipcu 2023 było już też wszystko gotowe, jeżeli chodzi o wjazd tutaj w ulicę Wiejską, więc to też było na plus już faktycznie zrobione, z wyjazdami też z drogi rowerowej, z nowego układu. No i tutaj też już autobusy faktycznie dojeżdżały na nowe przystanki krańcowe. Przynajmniej w teorii, czyli nie, autobusy tutaj jeszcze nie dojeżdżały, choć przystanek faktycznie był gotowy. Przystanek, jak dobrze wiemy, patrząc ze świata dzisiejszego, myślę, że został źle przebudowany, bo przystanek jest dosyć wysoko podniesiony, znaczy jest właśnie, nie jest podniesiony, tylko wyłącznie jest nisko i pasażerowie muszą wysoko wsiadać. Czy to ten przystanek krańcowy dla Nepenthe, czy przystanek przejazdowy jadący dla autobusów np. z Wilanowa jest po prostu niedostosowany dla osób z niepełnosprawnościami, czy dla osób starszych, faktycznie trzeba dojść dosyć wysokiego i dużego kroka. Szkoda, że chodnik nie został tutaj jeszcze po prostu specjalnie podniesiony. Tymczasem tutaj na takim oblocie, a właściwie obrocie, możemy zobaczyć we wrześniu, jak to wszystko wyglądało i że jeszcze prace były realizowane dokładnie w tym miejscu. Tutaj skrzyżowanie ulicy Chorzej i Mokotowskiej, jak i również samej ulicy Żurawiej i Brackiej było jak najdłużej realizowane, czyli sama zachodnia strona Placu Trzy Krzyży dłużej powstawała. Tutaj bruk został oczywiście wyeksponowany, wykopany, to trzeba było go po pierwsze zobaczyć, jak on cały wygląda, a następnie poukładać ponownie, żeby faktycznie stworzyć ten cały szablon i ten cały wzór, jak to jest właśnie w rejestrze zabytków. I tutaj również to właśnie miało miejsce. Zresztą wszędzie, gdzie bruk był odkopany, tak musiało mieć, a nie inaczej. No i przenosimy się już do listopada 2023, kiedy to wszystko było już zakończone. Jak widzimy od tej strony, sam przejazd na Placu Krzyży z ulicy Brackiej jest już gotowy. Choć co prawda jest tam przejazd po bruku. Sam parking w tym miejscu nie znajduje się we władaniu miasta stołecznego Warszawy czy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, dlatego też on tutaj pozostał, więc on tutaj faktycznie jest. Te skrzyżowania są całkowicie przebudowane, drogi rowerowe całkiem sensownie są poukładane i całkiem sensownie można tędy przejechać na jednej sesji świateł zielonego, jeżeli chodzi o rowerzystów. Tymczasem jeszcze jest drugi aspekt, czyli samo rondo de Gaulle. Tutaj też się trochę rzeczy działo. Pomijając tą palmę, która wyglądała mniej więcej tak samo przez wszystkie pory roku i raczej na żadnych ujęciach nie zobaczycie śniegu na niej, to tutaj wyglądało to zupełnie inaczej przed rozpoczęciem prac. Po pierwsze, przed rozpoczęciem prac możecie zobaczyć, że tylko i wyłącznie tutaj faktycznie są przejazdy dla samochodów po trzy pasy w każdym kierunku. I tak to wyglądało przed rozpoczęciem całej przebudowy. Mało tego, nie ma tutaj ani żadnych przejazdów rowerowych, są tylko i wyłącznie przejścia dla pieszych i elementów zielonych tutaj też jakoś strasznie dużo nie ma. Też są duże zebry w tym miejscu, a właściwie przestrzenie wydzielone i tu już widzimy z kolei, że powstało zawrotki dla rowerzystów, dzięki którym faktycznie jest możliwość wjazdu z ulicy Nowy Świat w ulicę Smolną dla rowerzystów, czy też wyjazd z ulicy Smolnej, gdzie rowerzyści mogą jechać pod prąd zgodnie z prawem i wjeżdżać na przykład bezpośrednio w rondo de Gaulle. To są nowości, które faktycznie się działy i krok po kroku one tutaj też te postępowały. Oczywiście też jednym z kluczowych i pierwszych elementów, który powstał, to było to, że całkowicie rondo de Gaulle zostało sfrezowane i dzięki temu też pojawiły się właśnie już wtedy pasy. No w listopadzie już faktycznie drogi rowerowe były całkowicie pomalowane i one już, jak widzicie, są funkcjonalne. Rowerzyści już z nich korzystają, czy też inni użytkownicy dróg rowerowych, hulajnogi elektryczne, czy też UTO, więc faktycznie to tutaj już funkcjonowało. No i sama tego rowerowa w tym miejscu, właściwie pas rowerowy kończy się tutaj i tylko i wyłącznie nie jest pokazane, gdzie oni powinni jechać dalej w kierunku samej ulicy Świętokrzyskiej. Ale na Nowym Świecie oczywiście nie ma nigdzie drogi rowerowej, po prostu jest ruch wspólny i tak to według mnie też powinno wyglądać, bo tam ruch jest też dużo mocniej ograniczony niż normalnie. Tu też ciekawostka, tam były plany, żeby trochę się zmieniło, to jeżeli chodzi o elementy przy Muzeum Narodowym, ale ostatecznie tam jeden pas rowerowy, który był planowany, nie powstał, jeżeli chodzi o pewne skrzyżowanie. Tymczasem teraz mamy ujęcia faktycznie w czasie, jak to się zmieniało. Starałem się jak najbardziej je dopasować, żebyście mogli zobaczyć, jak budynki wyglądały też przy okazji, jak to się zmieniało. Tu mamy ujęcia po prawej stronie maj, po lewej mamy już faktycznie listopad, czyli przechodzimy ze starego w nowe. Te ujęcia są w miarę dobrze dopasowane.
Idealne takie porównanie, które będziecie mieli takie typowe side by side, będziecie, gdzie mamy cztery ekraniki, cztery różne miesiące, będziecie mogli sobie obejrzeć w najbliższych dniach bez mojego gadania, żebyście sobie na spokojnie poglądali i bez jakiegokolwiek przyspieszenia będę się starać, tylko wyłącznie dopasować faktycznie, żeby ujęcia się ze sobą zgrywały. I pomijając to, taki film pewnie się pojawi w najbliższych dniach i będziecie sobie mogli na spokojnie to wszystko pooglądać, poobserwować, jak to faktycznie się zmieniało. Bo wiem, że duża część z Was też tylko i wyłącznie właśnie chciały sobie poglądać to tak na spokojnie, na samemu, bez mojego komentarza. Czy też po prostu samemu wyciągać różne wnioski, więc taki film będzie się pojawiać w najbliższym tygodniu. Nie tak długo jak czekaliście na ten film, on się faktycznie pojawił wcześniej. Tu na przykład miałem problem faktycznie z wypoziomowaniem tego budynku, żeby to weszło jeszcze w moją skalę, ale głównie chodziło mi wszystko o sam plac Trzech Krzyży, więc tutaj jak widzicie jest rozkopany, a na ujęciach z listopada już oczywiście się znajduje nowa jezdnia. No i mamy oczywiście kolejne porównanie, czyli lipiec 2022, czyli pierwsze ujęcia przed rozpoczęciem przebudowy i na dole listopad 2023, czyli prawie półtora roku później. I tutaj bardzo to dobrze widać. Po pierwsze pojawił się buspas z wjazdem bezpośrednio na przystanek. Po drugie, po prawej stronie widzimy drogę rowerową. Tutaj wcześniej zupełnie w tym miejscu nie było. Następnie nie ma aktualnie już tej zawrotki. Pojawiła się sygnalizacja świetna, pojawiły się przejezdy rowerowe. Nie ma tej zawrotki na środku. Kościół w tym samym miejscu oczywiście jest i ta przestrzeń dookoła kościoła jest terenem kościoła, więc tutaj się dużo raczej nie zmieniło. Przystanek autobusowy pojawił się w zupełnie nowym miejscu, choć jest właśnie za niski. To zostało niedopracowane w tym miejscu. No i sam pod jest do kościoła oczywiście jest dokładnie tak samo zrealizowane i zlokalizowane mniej więcej jak to miało miejsce przed rozpoczęciem przebudowy, a następnie tu widzimy, że nie mamy czterech pasów, tylko trzy pasy i znajduje się po prawej stronie droga rowerowa. Samo to skrzyżowanie bardzo potężnie się zmieniło, bo dalej nowy świat nie ma już tak jak wcześniej czterech pasów, czyli po dwa pasy w każdym kierunku, tylko i wyłącznie dwa pasy w kierunku z samych Alei Jozimskich i Ronda de Gaulle'a i jeden pas w kierunku placu Trzech Krzyży i to jest dobre rozwiązanie, bo i tak część ruchu jadąca od Alei Jozimskich jedzie ulicą Bracką, żeby wjechać w sam plac Trzech Krzyży, więc według mnie takie rozwiązanie, jeżeli chodzi o układ pas drogowy i na jezdni jest całkowicie słuszny i całkiem funkcjonalny, jeżeli chodzi o to, bo biorąc pod uwagę, że i tak większość autobusów raczej wjeżdża ulicą Bracką na plac Trzech Krzyży, niż faktycznie tuła się i jedzie przez Rondo de Gaulle'a, przez Nowy Świat. Tymczasem tutaj na kolejnym ujęciu dolatujemy już właśnie powoli do samego Ronda de Gaulle'a i doskonale tutaj widać, że no pasy rowerowe się pojawiły. Tutaj niestety idealnie tego nie zgram na tym ujęciu, bo jak widzicie pierwotnie trochę inaczej leciałem i następnie później też trochę inaczej leciałem, więc no mamy tutaj po prostu trochę inaczej ten oblot, jak widzicie na tym załączonym obrazku, no, ale widać doskonale, że ten czerwony pas rowerowy na tutaj jest mocno widoczny. Pierwotnie tutaj też był wjazd bezosobno w ulicę Smolną, teraz jest tylko i wyłącznie jeden pas, no i są te zawrotki na środku właśnie w ulicę Smolną dla rowerzystów w jednym i w drugim kierunku, znaczy zawrotki. No po prostu przejazdy przez sam środek jezdni, no i na sam koniec oczywiście Nowy Świat się dalej ciągnie. Tymczasem lecimy sobie w drugą stronę, bo oczywiście w drugą stronę ta jezdnia trochę inaczej wygląda, choć sam odcinek Nowego Światu do placu Trzech Krzyży jest mniej więcej podobny, to na kolejnym odcinku zobaczycie, że trochę się faktycznie pozmieniało. I tutaj czemu właśnie mówię, że te zwężenie do jednego pasa de facto nie jest aż takim tutaj kluczowym i dużym problemem, dlatego że tutaj co prawda jezdnia została zwężona do jednego pasa, ale i tak większość ruchu, jeżeli chodzi o ruch z centrum, z Alei Jozimskich, odbywa się ulicą Bracką, która się znajduje teraz patrząc od tego ujęcia po prawej stronie i w międzyczasie jak będziemy lecieć wam pokażę, gdzie ta ulica wjeżdża. Więc to jest w miarę sensownie zrealizowane, że tak to powiem. Tutaj się trochę nie zgrywa to idealnie, no ale mniej więcej możecie zarysować się, jak to się wyglądało wcześniej, że ta jezdnia była po prostu szersza, no i faktycznie były te cztery pasy, a nie jak teraz po jednym pasie rowerowym w jednym i w drugim kierunku. No widać też dokładnie, że te pasy rowerowe mniej więcej zajmują pół jezdni, pół jednego pasa dla samochodów, więc siłą rzeczy po prostu więcej rowerzystów się zmieści w tym samym miejscu, co normalnie by się zmieściły autobusy czy samochody. Ogólnie rowerzyści czy inne pojazdy jednoosobowe, czy nawet po prostu jednoślady zawsze mają większą, mniejszą pojemność, ale też są dużo nieporównywalnie mniejsze, jeżeli chodzi o zajmowanie pasa drogi. No i tak, tutaj jak lecimy, pojawił się ten pas rowerowy, tego parkingu nie ma, tam się pojawiły elementy zielone i tu właśnie jest wyjazd po prawej stronie, aktualnie po bruku, z ulicy Brackiej. Tam też się pojawił pas rowerowy po bruku, co niekoniecznie mi się podoba najbardziej, no ale faktycznie tak to zostało zrealizowane i tam też się znajduje jak coś kraniec dla linii autobusowych, jeżeli była potrzeba, więc tutaj faktycznie na spokojnie te samochody mogą wjechać bez jakiejkolwiek ekstra sygnalizacji świetnej i nawet bym powiedział, że tak jest lepiej, bo faktycznie samochody w ten sposób, czy autobusy nie stoją na sygnalizacji świetnej na Rondzie de Gaulle, tylko łącznie faktycznie tędy już wjeżdżają. I tak to miało miejsce przed przebudową placu Trzech Krzyży i teraz, więc de facto
raczej dużo tutaj pojazdy nie straciły. Czy się to korkuje? Nie miałem okazji być ostatnio, w ostatnim czasie w tym miejscu i zobaczyć, czy faktycznie są tutaj korki jakieś większe i się tworzą, więc w tym temacie raczej dużo niestety wam nie powiem, jeżeli chodzi o te aspekty. No i tutaj oczywiście po prawej stronie też się pojawiła nowa droga rowerowa, która się łączy z tym starym przejazdem rowerowym, żeby to wszystko po prostu mogło jakkolwiek funkcjonować właśnie w tym i owym miejscu. No i tak to wyglądało, jeżeli chodzi o porównania w takim przylocie, a teraz mamy porównania w formie takim, czyli po lewej stronie mamy ujęcie z listopada 2022, a po prawej ujęcie z listopada 2023. I w tym pełnym porównaniu będziecie jeszcze mieli ujęcia, jak to wyglądało w trakcie budowy. Teraz mamy tylko i wyłącznie ujęcia już faktycznie po zrealizowaniu tych wszystkich prac, bądź jeszcze przed jakimikolwiek pracami. No, kościół jak wyglądał, tak wygląda. Tu się dużo nie pozmieniało faktycznie na tych ujęciach, więc tu jest mniej więcej sytuacja opanowana, że tak to powiem. Jeżeli chodzi o pozostałe aspekty. No to tak, dojazd do kościoła jest mniej więcej taki sam zapewniony. Nie mamy czterech pasów, tylko mamy trzy pasy. Droga rowerowa się znajduje po prawej stronie, jak i również nowe drzewa, których wcześniej nie było. Nowych drzew ogólnie nie jest dużo na całym placu Trzykrzyży, bo konserwator zabytków nie chciał pozwolić pierwotnie na prawie żadne drzewa. Ostatecznie się zgodził na niedużą ilość, ale jednak się zgodził na trochę drzew. I tak samo było przy placu Pięciu Rogów. Czemu nie ma drzew i czemu nie ma dużej ilości trawy? Bo konserwator zabytków zazwyczaj się nie zgadzam na wprowadzenie dużej ilości elementów zielonych właśnie w strukturę miejską Warszawy. W związku z tym, że kiedyś tutaj nie było drzew, to teraz też drzew w tym miejscu nie będzie. Taka jest mniej więcej logika. Też chodzi oczywiście o same wizje, jeżeli chodzi o perspektywy miasta, żeby po prostu nie zasłaniać od niektórych budynków, które po prostu ładnie się pokazują, ładny horyzont i to po prostu się komponuje, żeby widzieć też faktycznie nie tylko i wyłącznie same drzewa i budynki, ale według mnie drzewa i budynki mogłyby iść razem w parze, łącznie z zachowaniem tych wizji przestrzennych, a aktualnie dosyć mocno to jest po prostu ograniczone, żeby faktycznie jak najlepiej to po prostu w ogóle nic nie zmieniać, żeby było jak było i dziękuję bardzo. Tymczasem jesteśmy już na samym rondem de Gaulle, jak widzimy właśnie w tym miejscu i same rondo de Gaulle, jak widzicie na załączonym obrazku, wygląda następująco, tak samo palma jest cały czas zielona. No i tutaj mnóstwo nowych dróg rowerowych, które faktycznie tutaj się pojawiły na przestrzeni tego czasu. No i sam Nowy Świat tutaj ma teraz pas rowerowy, którego wcześniej pierwotnie zupełnie w tym miejscu nie miał i to według mnie taki krótki kawałek przy tym przystanku autobusowym nie jest raczej na plus. Przekręćmy się teraz w drugą stronę na ostatnie ujęcia z tego odcinka i lecimy sobie teraz w drugą stronę, czyli w kierunku południowym, w kierunku Wilanowa. No i mamy tak, ujęcia, po pierwsze Rondo de Gaulle, który ma aktualnie przejazd drogowy, pierwotnie ich oczywiście nie było. Pierwotnie były trzy pasy do przejeżdżania przez, wyjeżdżając z Nowego Światu, teraz są dwa pasy i właśnie DDR, czyli pas rowerowy. Pierwotnie budynek po prawej stronie był jeszcze na końcówce, jeżeli chodzi o przebudowę, ale wróć. To teraz jest do przebudowy. Okej, okay, no ma nie było tematu. W listopadzie 2022 nie było przebudowy, w listopadzie 2023 jakaś tam przebudowa była już kończona, jeżeli chodzi o sam budynek po prawej stronie. No i następnie mamy właśnie ten układ samego Nowego Światu. Pierwotnie po dwa pasy w każdym kierunku, teraz niesymetrycznie i te drogi rowerowe. Przystanek autobusowy w tym miejscu po lewej stronie znajduje się dokładnie w tej samej lokalizacji, co się znajdował przed rozpoczęciem przebudowy, więc on nie został w jakikolwiek sposób ruszony. To może na plus, bo jeżeli są jakieś przyzwyczajenia, to faktycznie jesteśmy dokładnie do tego samego przystanku, jak to miało miejsce wcześniej. No i to skrzyżowanie, które całkowicie się zmieniło, nie do poznania. Rowerzyści de facto mogą tutaj pojechać w każdą stronę, z każdej orientacji, w każdą orientację i tak dalej. Jeżeli chodzi o samochody, tego nie mogę powiedzieć wszystkiego, że tak to faktycznie wygląda. No i widzimy tutaj też te elementy zielone. Po prawej stronie parking się znajdował, teraz się znajdują elementy zielone, czyli drzewa właśnie, jak i również krzewy, no i oczywiście trochę trawy. Sam parking następnie pod kolejnym budynkiem po prawej stronie nie jest w wyładowaniu miasta, tak jak powiedziałem też wcześniej, więc on wygląda jak wyglądał wcześniej i tutaj się dużo nie pozmieniało. Natomiast idąc dalej, możemy zobaczyć, że ta przestrzeń, gdzie wcześniej można było samochody zawracać i było przejście dla pieszych po lewej stronie, teraz jest całkowicie wydzielona. Nie ma co do tutaj zbytnio krzewów, ale jest trawa. No i kolejny kwietnik, który był już w tym miejscu, został przywrócony, mniej więcej jest dokładnie tak samo zrealizowany, jak to miało miejsce przed rozpoczęciem całej przebudowy. No i tutaj oczywiście same skrzyżowania z tymi dwoma ulicami, które dziwnie wjeżdżają, bo one są jednokierunkowe. No wygląda jak to wygląda. W trakcie przebudowy był problem, bo tam samochody strasznie się korkowały. Ale na szczęście po przebudowie takiego już miejsca nie ma, bo tam po prostu te ulice jednokierunkowe na czas przebudowy były dwukierunkowe i chyba możecie się samemu dojść do tego po prostu, że to mogło być trochę, no, nie najlepiej zrealizowane, jeżeli chodzi o samą logistykę.
Tymczasem, jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej tematycznych podsumowań, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zachęcam jak zawsze do zostania patronami Awiznosza. Film z Placu Trzech Krzyży był ostatni, który teraz zobaczyliście. Będzie jeszcze podsumowanie w formie takiego jednego długiego przelotu bez mojego zbytnio gadania i ono się powinno pojawić w najbliższych dniach. Ten film Wam się pojawia na przełomie poniedziałku i wtorku, więc w nocy będziecie to oglądać. Jutro kolejne podsumowanie powinno się pojawić. Nie mam żadnego pojęcia z czego, ale raczej nie z Lazurowej, a pewnie z Legionowa w końcu, bo przydałoby się tam ten tunel również podsumować. Teraz jak widzicie, dosyć dużo podsumowań wlatuje, głównie dlatego, że pogoda się zepsuła, a kolejnym aspektem jest to, że mój dron aktualnie się rozbił, więc siłą rzeczy nie jestem w stanie nagrywać żadnych nowych inwestycji, czy to nowej jezdni na Kacprzaka, tyle tramwaju na Kacprzaka, czy Warszawy Zachodniej, którym obiecywałem Wam na początku miesiąca, bo po prostu nie mam czym latać. Co prawda będę w najbliższych dniach wypożyczać drona od moich znajomych, ale dalej nie będę mieć żadnego drona, którym bym normalnie mógł latać, a nie ukrywajmy, najlepiej się lata na swoim sprzęcie i działa na swoim sprzęcie, tym bardziej, że ja mam 5 baterii do latania do, a aktualnie raczej mi się uda ogarnąć drona, który mam jedną baterię i będę jeszcze musiał szukać po znajomych, czy może trochę więcej baterii udało się zorganizować. No ale no nie jest najlepiej, tak jakoś awaryjnie niektóre filmy, niektóre serie, które muszę nagrać w najbliższym tygodniu, nagram, ale to nie będzie ta przerobowość, która była wcześniej. Mam nadzieję, że w połowie miesiąca już będę mieć w pełni sprawnego drona, czy starego naprawionego, czy nowego, nie wiem. Mam nadzieję, że mi się to uda zorganizować. Jak będę widzieć, na czym stoję, bo aktualnie nie wiem jeszcze, czy naprawiam starego, czy kupuję nowego. Dam Wam znać oczywiście i tam pisaliście, pytaliście się jakieś zbiórki, wtedy będę po prostu pojawić się bezpośrednio w filmie, gdzie Was o wszystkim poinformuję, dlatego też przez te ostatnie dni tylko właśnie zamieściłem post, bo jeszcze po prostu analizuję sytuację, aktualnie czekam na wycenę naprawy z serwisu, żeby po prostu sprawdzić, czy to się w ogóle opłaca, czy lepiej kupić nowego drona, którego i tak de facto planowałem do zakupu w tym roku, jeżeli chodzi o poprawienie tych aspektów i bezpieczeństwa, no i też samych ujęć, które faktycznie będą trochę lepiej autonomicznie zaplanowane i realizowane w najbliższych filmach. Także tak, faktycznie, dlatego też nie ma żadnych filmów takich standardowych i teraz podsumowań się dosyć dużo pojawia. Podsumowań mamy jeszcze naprawdę dosyć dużo zaplanowanych, nie mówiąc o tym, że same zapraszamy do Metta, Pemowo, Brudno, Ulrychów, Zacisze czy Kondatowicza. Nie miały cały czas swojego podsumowania, więc mogę tych filmów trochę robić długo, ale ja wiem, że tutaj przychodzicie nie tylko łącznie po to, żeby podsumować inwestycje, choć to też czasami trzeba robić, ale również po to, żeby po prostu patrzeć, jak te inwestycje postępują teraz. Choć jest ich mniej, cały czas coś się dzieje i będę się starać, aby faktycznie do połowy miesiąca ogarnąć sytuację i już na pewno spokojnie wrócić do normalnego nagrywania, bo dzieje się cały czas dosyć dużo w Warszawie i mam nadzieję, że będzie się działo jeszcze więcej. Nawet pomijając to, że za chwilę wybory, a jak wybory się dochodzą, no to wiadomo, że większość inwestycji się mimo wszystko niestety kończy i później jest ten przestój, kiedy trzeba po prostu czekać na nową transzę, czy to finansową, czy po prostu na nową transzę wyborczą i zobaczymy, jak to będzie wszystko rozkwitać i się dalej budować. Ja na sam koniec tylko i wyłącznie o Placu Trzech Krzyży powiem tylko i wyłącznie jeszcze jedno, bo wiem, że już ten film trwa pewnie 23 minuty, że no mi się bardzo podoba ta przebudowa osobiście. Jestem zadowolony z tego, że faktycznie teraz jeżdżąc na swoim motocyklu elektrycznym mogę przejechać przez to miejsce jadąc z drogami rowerowymi bez konieczności wjeżdżania w ruch z samochodami. Jest trochę tej zieleniny, która faktycznie się pojawiła i to doskonale na tym filmie, jak teraz zobaczyliście, widać. No i co ja mogę powiedzieć? To jeszcze nie jest ostateczna przebudowa Placu Trzech Krzyży, planowane jest odsłonięcie bruku w większej ilości w przyszłości. No i tak jak powiedziałem w trakcie filmu, może kiedyś mimo wszystko tramwaje by tutaj wróciły. Nawet w formie zabytkowej, które by jeździły na trasie skróconej stąd z Placu Trzech Krzyży, na przykład na sam rynek, pod Syrenkę przez Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście. Według mnie taka wizja z tramwajami zabytkowymi w wakacje byłaby dosyć odjechana i byłoby to całkiem coś ciekawego, tylko wyłącznie właśnie po to, żeby ruch samochodowy i autobusowy usunąć ze Starego Miasta i wprowadzić właśnie ruch tramwajowy, który dodałby trochę więcej klimatu, sądzę, tym dwóm ulicom, no i ogólnie tej całej przestrzeni. Tymczasem do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro pojawi się kolejne podsumowanie i jak zawsze o godzinie 7 jakiś kolejny shortcik, pewnie z Placu Trzech Krzyży. Cześć!